Good morning. Dzień dobry, klaso pierwsza. Na kolejnej lekcji języka angielskiego. Skończyliśmy rozdział siódmy. Zaczynamy ostatni, rozdział ósmy, czyli Unit 8. Oto nasz dzisiejszy temat. Proszę Was, żebyście otworzyli sobie zeszyty. Na środku linijki napisali wielką literą lesson. Na dole po lewej stronie topic, dwukropek, food. Co oznacza food? To wszystko, co jest tutaj na zdjęciu, czyli jedzenie. Zastopujcie sobie teraz na chwileczkę film, zróbcie to, o co Was prosiłam, czyli otwórzcie zeszyty, zapiszcie temat, a potem puśćcie dalej nagranie. Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, bardzo mnie ciekawi, czy Wy jeszcze pamiętacie, jak my się w szkole witaliśmy. To może ja zacznę, a każdy z Was będzie mi u siebie w domu odpowiadał. Hello, I am Patricia. What's your name? Are you a boy or a girl? I'm a girl. Are you happy or sad? I am happy. Jeśli troszeczkę Wam się zapomniało, jak się ze mną witacie zawsze, to koniecznie poćwiczcie na rodzicach. Rodzice też się szybko nauczą, jeśli jeszcze nie potrafią. Tak jak mówiłam, naszym dzisiejszym tematem jest jedzenie. Proszę Was, żebyście otworzyli swoje podręczniki na stronie 92. Widzicie też tę stronę na ekranie. Mamy tutaj różne owoce. Bardzo mnie ciekawi, czy potraficie nazwać któreś z tych owoców, które widzicie w swoich podręcznikach. To możecie popatrzeć na drugą stronę. Ciekawe, czy jedliście którekolwiek z tych owoców. Posłuchamy teraz nagrania, a Waszym zadaniem będzie powtórzyć to, co słyszycie i pokazać paluszkiem na obrazku. Nie martwcie się, to nie będą nazwy owoców. Unit 8. Opener. 2. Listen and say. Look. Fruit. Yellow fruit. Red fruit. Green fruit. Yummy! Pojawiło nam się tam w parę razy słówko fruit. Nie food, a fruit. Fruit oznacza owoc. Mieliśmy green fruit, yellow fruit i na końcu było yummy. Pamiętacie, co oznacza yummy? Pyszne. A przeciwieństwem do yummy jest yucky. Czyli obrzydliwe, niedobre. Yummy, yucky. Posłuchamy teraz piosenki. Jeśli dacie radę, możecie próbować zaśpiewać razem z nagraniem. Opener. 3. Listen and sing. I got an apple. I've got two, one for me and one for you. I've got an orange, I've got two, one for me and one for you. I've got an apple, I've got two, one for me and one for you. I've got an orange, I've got two, one for me and one for you. One, two, three, four, five, six. 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 Puszczę Wam tę piosenkę jeszcze raz, a Wy otwórzcie swój podręcznik na stronie 118. Ja też już szukam tej strony. Potrzebujemy chwilę czasu. Strona 118. Na samej górze tej strony
mamy napisane Unit 8, czyli Unit 8, Recording 2/47, nieważne, czyli nagranie 2.47, to jest dokładnie ta piosenka. Popatrzmy na nią, jeszcze chwileczkę, już ją będę miała. Jest. Popatrzmy na tekst tej piosenki. I've got an apple. Pamiętacie może, jak graliśmy na przykład w wyciąganie różnych rzeczy z Magic Boxa, naszego czarnego pudełeczka, to mówiliśmy I've got, czyli mam. I've got an apple. Mam co? Na pewno wiecie, jabłko. I've got two. Mam dwa. One for me and one for you. Czyli jeden dla mnie i jedno dla ciebie. I've got an orange. Zobaczcie, to samo zdanie. Mam nie jabłko, a pomarańczkę. I've got two. Mam dwie. One for me and one for you. Jedna dla mnie, jedna dla ciebie. I've got an apple. I've got two. Mam jabłko. Mam dwa. One for me and one for you. Jedno dla mnie, jedno dla ciebie. I've got an orange. I've got two. Czyli mam pomarańczkę. Mam dwie. One for me and one for you. No myślę, że tego już Wam nie muszę tłumaczyć, na pewno wiecie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tak 4 razy. Puszczę Wam tę piosenkę jeszcze raz, a Wy spróbujcie zaśpiewać. Być może uda Wam się zaśpiewać razem z tekstem. Unit 8. Opener. 3. Listen and sing. One for me and one for you. I've got an orange, I've got two. One for me and one for you. I've got an apple, I've got two. One for me and one for you. I've got an orange, Świetnie, jeśli macie ochotę, możecie włożyć płytkę do komputera i w każdej chwili posłuchać sobie tej piosenki i poćwiczyć śpiewanie. My wracamy tym razem na stronę 94 w podręczniku. Tak jak Wam mówiłam, cały rozdział będzie o jedzeniu, więc nauczymy się paru nowych słówek, które pewnie i tak po części znacie. Ok, patrzymy tutaj na nasze owoce, patrzymy na podpisy i powtarzamy. Unit 8. Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat. Orange. Orange. Apple. Apple. Banana. Banana. Pear. Pear. Onion. Onion. Zróbmy to jeszcze raz. Unit 8. Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat. Orange. Apple. Banana. Pear. Onion. Świetnie. Popatrzcie teraz na historyjkę. Mamy tutaj obrazki od 1 do 4. Zaraz Wam puszczę nagranie. Natomiast Waszym zadaniem będzie pokazywać paluszkiem to, co słyszycie. Unit 8. Lesson 1. 1. Listen and say. Yummy! Fruit! I love fruit! Mmm! I like pears.
Do you like bananas? Oh, yuck! I don't like bananas! Do you like oranges? No! Yuck! I don't like oranges! Ew, yuck, yuck, yuck! I don't like bananas! I don't like oranges! But we love fruit! Fruit is good for you! Mmm, yummy! I like onions! She likes onions! Za chwilkę przetłumaczymy sobie to wszystko, o czym był tekst, tak jak zawsze. Natomiast na razie chciałabym Wam coś pokazać. Dzisiaj oprócz słówek z jedzeniem nauczymy się też, jak mówić, że jakieś jedzenie nam smakuje lub niekoniecznie smakuje, albo że je uwielbiamy. Takie pierwsze wyrażenie, co I like. Jak popatrzycie na swoje podręczniki, nawet mamy tam Katie, która mówi I like pears. I like oznacza lubię. Po co są te kropeczki? No po to, że możemy tam coś wstawić. Na przykład I like bananas. Lubię banany. Zatrzymajcie sobie teraz nagranie i powiedzcie po angielsku, co Wy lubicie jeść. Niekoniecznie muszą być te owoce, może coś innego potraficie powiedzieć po angielsku? Na przykład I like apples, I like pineapple, czyli lubię ananasa. Jeśli czegoś nie lubimy, powiemy I don't like. Pamiętajcie, jak czytać. Don't like. Mamy tutaj tak zwany apostrof, pamiętacie? Czyli ten przecinek na górze. I don't like, nie lubię. I don't like onions, nie lubię cebuli. I like onions, ja lubię cebulę. A Wy? And you? Do you like onions? I love, kocham, uwielbiam. Love, nie love, tak jak czasami niektórzy czytają, tylko love. I love pears. Kocham gruszki. Są przepyszne. Teraz powiedzcie, czego Wy nie lubicie jeść. I don't like onions. Maybe apples. Maybe bananas. Maybe spaghetti. Maybe pizza. I co uwielbiacie jeść? I love sandwiches, kanapki, albo lettuce, sałatę. Lubicie? Waszym zadaniem na koniec będzie zapisanie w zeszycie takiego jednego zdania. I like, napisanie co lubicie i dorysowanie do tego obrazka. Ale to na koniec jeszcze Wam przypomnę. Wracamy do naszych podręczników. Popatrzmy. I love fruit, czyli kocham co? Kocham owoce. Fruit to owoc albo owoce. I like pears. Lubię gruszki. I don't like bananas. Nie lubię bananów. Jak? To jest to, co Wam mówiłam na początku lekcji. Czyli jak? Fuj. Fruit is good for you. Czyli owoce są good, dobre dla Ciebie. Fruit is good for you. To wyrażenie sobie zapamiętajcie. Zapamiętajcie też I like, I don't like, I love. No i oczywiście nazwy owoców, które dzisiaj się pojawiły. Popatrzcie teraz na stronę 95 w podręczniku, kolejną. Listen, point and chant. Puszczę Wam teraz nagranie, a Wy będziecie paluszkiem pokazywać te owoce, które usłyszycie. Ready? Go. 1, 2. Unit 8. Lesson 1, 2. Listen, point, and chant. Do you like apples? Do you like apples? Yummy, 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 yuck! Do you like bananas? Do you like bananas? Yummy, 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 yuck! Do you like onions? Do you like onions? Yummy, 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 yuck!
Popatrzmy teraz na zadanie trzecie. My uczyliśmy się na poprzedniej stronie, już Wam pokazuję, liczby pojedynczej, czyli jak powiedzieć jedna pomarańcza, jedno jabłko, jeden banan, jedna gruszka i jedna cebula. Natomiast tutaj w zadaniu trzecim mamy podane, jak powiedzieć liczbę mnogą, czyli że czegoś jest więcej niż jeden. Stąd mamy apples, czyli jabłka, bananas, czyli banany, oranges, czyli pomarańcze, pears, czyli gruszki, onions, czyli cebulę. Popatrzcie teraz na stronę 94, na te słówka na górze i popatrzcie na te słówka, które są w zadaniu trzecim i zastanówcie się, czym one się różnią. Popatrzcie na przykład na jabłko i na jabłka. Co tam jest innego? Popatrzcie później na banany i na banana. Co tam jest innego? Popatrzcie na pomarańcze i pomarańcze. Co tam jest między jedną pomarańczą a trzema pomarańczami innego? Popatrzcie też na gruszki i na cebulkę. Pewnie zauważyliście, że różnią się literką S. Czyli jedno jabłko to apple, natomiast jabłka to apples. Jeden banan to banana, natomiast banany to bananas. Jedna pomarańcza to orange, natomiast pomarańcze to oranges. Jedna gruszka to pear, natomiast gruszki to pears. Jedna cebula to onion, natomiast cebulę to onions. Większość rzeczy, żeby powiedzieć, że tego jest więcej niż jeden, czyli stworzyć liczbę mnogą, w języku angielskim właśnie tworzy się tak, że dodaje się s. I to sobie zapamiętajcie, bo to jest bardzo ważna rzecz. Więc jeśli chcecie powiedzieć na przykład I like, lub po polsku byśmy powiedzieli lubię banany, to powiem I like bananas, czyli mamy więcej niż jeden, no bo ogólnie lubię banany, a nie konkretnie tego jednego. Oczywiście możemy powiedzieć I like banana, lubię banana, na przykład pokazując na owoce, które widzicie, no to ja wybieram banana, bo jego lubię, albo ten konkretny banan mi smakuje, a tamten mi nie smakuje, bo już jest czarny. Więc pamiętajcie o tej różnicy, że jak po polsku powiecie więcej niż jedno, na przykład 2-3, to po angielsku też tak samo powiecie. Ok, to na tyle z podręcznika. Otwórzcie swoje ćwiczenia teraz na stronie 114 i 115. Tam mamy pierwszy temat z rozdziału food. Dam Wam chwilę czasu na to, a jak nie zdążycie, to sobie spokojnie zatrzymajcie nagranie i potem dopiero puśćcie. Patrzymy na zadanie pierwsze. Pokoloruj rysunki, które potrafisz już nazwać po angielsku i podaj odpowiednie nazwy. To jest zadanie, które zawsze wykonujemy na początku rozdziału. Kolorujemy naprawdę tylko te, które pamiętamy. Nie przejmujcie się, że będzie pokolorowane 1, 2 czy 3 rysunki. To jest tylko takie sprawdzenie się dla Was. Zadanie drugie polega na tym, żeby napisać po śladzie te słowa, które tutaj są, a następnie je też połączyć. Zachęcam Was, jeśli Pani Sylwia też już Wam pozwala, do używania pióra. Zadanie trzecie. Jakie jedzenie chcesz podać na przyjęciu urodzinowym? Narysuj. Oczywiście chciałabym, żebyście narysowali słowa, które też potraficie powiedzieć po angielsku. Więc jeśli chcecie coś mieć, a nie wiecie, jak to powiedzieć, poproście rodziców, żeby pokazali Wam, jak szukać w słowniku, albo sami, jeśli potraficie, sprawdźcie w słowniku. Jako jutrzejszą lekcję zrobicie ćwiczenia na stronie 116 i 117. Czyli jeszcze raz podsumowując. Proszę Was, żebyście w swoich zeszyciach pod tematem lekcji, który już macie, napisali zdanie, co lubicie jeść, czyli I like i tutaj cokolwiek lubicie jeść, coś może, co jest Wasze ulubione. Możecie też powiedzieć, co kochacie jeść. Ewentualnie czego nie lubicie, ale jedno zdanie mi wystarczy, nie musicie pisać aż trzech. I koniecznie zróbcie do tego rysunek. Natomiast w ćwiczeniach robimy dzisiaj stronę 114 i 115, a jutro stronę 116 i 117. To tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Goodbye!